Radio Wipro Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Z Melody Sylwestra, dzień dobry. Dzień dobry. Co obserwujemy w tle? Gdzie Ciebie dzisiaj spotykamy? Na moim treningu z akrobatyki sportowej. Gościnnie na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słowacinku Starym. W ogóle rozmawiamy z Tobą dlatego, że za Tobą pierwszy poważny, no właśnie nie wiem, może pierwszy, może nie pierwszy, ale naprawdę poważny, fantastyczny sukces. Jaki to sukces? Mistrzostwa Polski Juniorów. I nie pierwszy, już miałam okazję wystąpić na takich zawodach. Po dłuższej przerwie, właśnie w drugiej klasie miałam taki okres, gdzie nie wychodziło mi, gdzieś tam nie miałam tych miejsc na podium. No i teraz w pierwszej klasie taki może przełom i dobrze, że na pierwszym miejscu. Bardzo się cieszę. W pierwszej klasie szkoły średniej? Nie, to u nas są takie klasy, że jest podstawówka, trzecia klasa, druga. To kategorie wiekowe są różne. Aha. Pierwsza, no i ostatnia jest mistrzowska, tak. Te mistrzostwa Polski były gdzie? W Poznaniu. W Poznaniu. Jechałaś na nie nastawiona jak? Szczerze? W sumie sama nie wiem. Ja nie byłam nastawiona za bardzo na podium, tylko chciałam skoczyć swoje układy, które miałam. Czysto, dobrze i jak widać wyszło okej. Wyszło idealnie. Tak. Konkurencja silna? Bardzo, tak. Ja szczerze właśnie dlatego się chyba nie nastawiałam w sumie, bo się trochę bałam tej konkurencji, ale dałam radę. Ale skoro to już nie jest twój pierwszy poważny konkurs i start w turnieju, to pewnie część z tych dziewczyn już się znało. Tak, tak. My się bardzo dobrze kojarzyłyśmy. Nawet z dwiema dziewczynami byłam w pokoju, z którymi konkurowałam. Także tak, zdrowa rywalizacja. Skąd pomysł na to i skąd zainteresowanie tego typu rodzajem sportu? Bo ja w sumie od dziecka byłam takim żywym dzieckiem i chyba tak, nie wiem, rodzice... To będzie credo tej rozmowy. Od dziecka byłam żywym dzieckiem. To jest bardzo ciekawe. No tak. I właśnie byłam bardzo żywym dzieckiem i tak w sumie chyba rodzice postanowili mnie zapisać na akrobatykę. No i jak widać... Podziękowania rodzicom? Bardzo, bardzo duże. Bardzo dziękuję. A nie było tak, że na początku trochę Cię tam ciągnęli? Nie, 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 nie. Ja już na pierwszym treningu już miałam takie, że przejawy, no, że już jest serio okej, okay, tak, że już naprawdę. Trener wspominał, że jest taki film bardzo fajny, ciekawy, już historyczny, kiedy zaczynałaś, to podobno jeszcze nie miałaś zęba jednego nawet. Tak, i każdy się z tego śmieje do dnia dzisiejszego, także, ale bardzo dobrze wspominam ten trening, pamiętam go, tak. Ustawianie łapki w bok. I... Dzień dobry. No, dalej. Du. No i dalej. Dalej całą ścieżkę. Jeszcze. I jeszcze. I wystarczy. Uśmiech do kamery. Jak wygląda podejście do tego sportu? Co trzeba mieć w sobie i jak wyglądają treningi? No to treningi są różne. My na przykład teraz mamy raz w tygodniu taki trening typowo siłowy. Robimy dużo siły podstawówki i tak jakby trenujemy nad techniką, żeby utrwalać to wszystko, żebyśmy mieli wszystkie proste nogi, rozciąganie i to wszystko. A co trzeba mieć? W sumie chyba najbardziej odwagę. Tak, to tak chyba najbardziej. To, co tutaj widzę u Was, rozstawione sprzęty, jak byś Ty opisała, co jest najtrudniejsze, najciekawsze, na co trzeba poświęcić najwięcej uwagi? Znaczy, ja trenuję tylko na ścieżce, także no, ja na to najwięcej uwagi poświęcam, a na trampolinie robimy jakieś takie różne, może podstawowe rzeczy do salty, żebyśmy mieli taką orientację, co tam w górze robimy. Ten układ, którym wygrałaś w Poznaniu, jaki to był układ, jak byś go opisała? Rundak. No pięć temp flick proste i drugi to był śrubowy, czyli robiłam tempo, śruba, tempo, flick, śruba. Wszystko rozumiem. Dobrze, cieszę się. Prosimy tłumacza o przetłumaczenie to. Dobrze. Słuchaj, jakie plany na jakie dalsze plany? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. No, teoretycznie jestem teraz w klasie biologiczno-chemicznej, czyli coś myślę z medycyną, ale gdzieś tam chciałabym, żeby ten sport zawsze był przy mnie, więc zobaczymy, jak to będzie. Najbardziej wygimnastykowana lekarka nam rośnie na Podlasiu. Tak. Dokładnie. Kolejne zawody gdzieś w najbliższym czasie? Póki co nie, ale mamy mieć, jak w sumie co roku na AWF-ie, takie pokazy mikołajkowe, także... Pokazy mikołajkowe na AWF-ie i to zobaczymy Ciebie w takim razie, rozumiem, tutaj w Białej Podlaskiej. Tak, tak, oczywiście, tak. Czyli fani i fanki będą mogli Ciebie zobaczyć. Zapraszam, oczywiście, tak. Czy to tak. Nie jest też tak trochę, że dzięki Tobie bakcyle łapią koleżanki i koledzy? Czyli ten okres już był?
Chyba był, już chyba teraz nie, Wcześniej był, to ja nawet zawsze zachęcam, że to jest super nawet w formie rekreacyjnej, bo to nie trzeba tutaj, nie wiadomo, robić jakichś takich wygórowanych rzeczy, tak jak gdzieś tam my, te starsze osoby robimy, tylko ja zawsze mówię, że nawet w formie rekreacyjnej, no bo gdzieś tam sport to jest zdrowie, no ale poważny sport, no to jednak też się wiąże z jakimiś kontuzjami, także nie zawsze, ale trzeba uważać. Zajęć w WF-u w szkole jesteś zwolniona oczywiście. Nie, trenuję. Trenuję na WF-ie, tak. Bardzo lubię bardzo WF, mamy z panią Chudzik, moją właśnie, tak, moją wychowawczynią, także WF-y są bardzo super. Czego ci życzyć? Mi życzyć czego? Zdrowia, no na pewno zdrowia. Zdrowia, bo się przyda, tak. I no, zdrowia, tyle. Zdrowia i sukces już w nauce chyba też. Też i oczywiście w sporcie. Oczywiście. I to jest też taki przykład tego, że nie opuszczam się zarówno w nauce, jak i w sporcie. Nie, ja właśnie staram się być taka zorganizowana, że gdzieś tam od tej pierwszej klasy liceum zrozumiałam, że zawsze mi też mama powtarzała, że organizuj sobie wszystko, bo polegniesz, że tak powiem. I zawsze od tej pierwszej klasy liceum sobie wszystko tak organizuję i staram się tak być systematyczna. Drodzy Państwo, to nasza żywa rozmowa z żywym dzieckiem od dziecka. Gratulujemy. Dziękuję bardzo.